Katastrofa statku w Dziejach Apostolskich, 27 rozdział. W 27 rozdziale czytamy o katastrofie statku. Nie jest bez znaczenia, że Księga Dziejów Apostolskich, która zaczyna się utworzeniem Kościoła w Dzień Zielonych Świąt i opowiada o jego wczesnych dniach, mocy i postępu, zamyka się opisem podróży morskiej do Rzymu, która kończy się rozbiciem statku i uwięzieniem apostoła Pawła. Jestem przekonany, że ten szczegółowy opis podróży Pawła, katastrofy morskiej, którą przeżył, i jego pobytu w rzymskim areszcie jest symbolicznym obrazem podróży chrześcijańskiego wyznania, począwszy od jego apostolskiej chwały i mocy, po ostatnie dni ruiny, rozbicia i zniewolenia przez papieski Rzym. Z pewnością Duch Boży nie kazałby spisać tak skrupulatnie wszystkich szczegółów tej podróży, gdyby miały jedynie historyczną wartość. On chciałby, abyśmy wyciągnęli z nich duchowe pouczenia, pamiętając, że całe Pismo Święte jest natchnione i pożyteczne do nauki, o czym mówi nam 2 Tymoteusza 3,16. Moim celem nie jest szczegółowe wyliczenie wszystkich symbolicznych detali, które znajdują swoje odpowiedniki i wykładniki w historii chrześcijaństwa, lecz raczej wyeksponowanie ukrytej w nich zachęty i wytycznych dla naszej ścieżki w dniach ruiny i nieuchronnie zbliżającej się katastrofy. Mamy tego typu bardzo dobrą pozycję Miller's Church History, Andrew Miller, i teoretycznie można by ją tutaj na kanale przedstawić i opowiedzieć o niej. Natomiast musielibyście dać o tym znać w komentarzach poniżej, czy to jest w ogóle potrzebne. Więc, tak jak powiedziałem, moim celem nie jest szczegółowe wyliczenie wszystkich symbolicznych detali, które znajdują swoje odpowiedniki i wykładniki w historii chrześcijaństwa, lecz raczej uwypuklenie ukrytej w nich zachęty i wytycznych dla naszej ścieżki w dniach ruiny i nieuchronnie zbliżającej się katastrofy. Najpierw jednak chciałbym wskazać na kilka punktów, które tworzą nam symboliczny obraz prowadzącej w dół podróży kościelnojaństwa i podróży Kościoła. Coraz bliżej jest przecież katastrofy. Tutaj zresztą zawsze w Piśmie Świętym znaczenie nazw i imion odsłania nam duchowe pouczenia. Nazwa miasta, w którym rozpoczęło się podróżowanie, w którym rozpoczęto podróż, brzmiała Adramytion, czyli dzisiejszy Edremit w Turcji, co znaczy nie w wyścigu, nie w wyścigu. List do Hebrajczyków 12:1 mówi nam o wyścigu, w którym mamy biec, by osiągnąć niebiański cel. Oczywiste jest, że gdy tylko Kościół zaprzestał biegu w niebiańskim wyścigu i zapuścił na ziemi swe korzenie, rozpoczęła się jego podróż, która kończy się katastrofą i rozbiciem. W drugim wersecie 27 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy o mężczyźnie imieniem Arystarch, przebywającym na pokładzie statku. Jego imię oznacza najlepszy, rządca. Nie słyszymy o nim nic więcej w ciągu całej podróży. Z pewnością najlepszym rządcą i zwierzchnikiem dla Kościoła jest Duch Święty, ale rządy Ducha Świętego i kierownictwo szybko zostały odsunięte na bok i zastąpione klerem, pastorami, księżmi, popami i innymi urzędnikami kościelnymi, którzy popełniając grzech przeciwko Duchowi Świętemu zastąpili jego działanie w Kościele. W miejsce Ducha Świętego ustanowiono usystematyzowane organizacje ludzkie. Sydon i Cypr, miejsca, o które zahaczono w podróży, oznaczają zagarniać łup oraz kwiat.
co pokazuje, jak bardzo Kościół usadowił się w tym świecie, szukając majątku i bogactwa i zwrócił się ku naturze, to znaczy staremu stworzeniu, zapominając o nowym stworzeniu w Chrystusie Jezusie. Drugi statek z Aleksandrii, w którym kontynuowano podróż, był z Egiptu i mówi o tym świecie, trwającym w stanie całkowitej niezależności od Boga. Wiem, że nie trwało długo i myślę, że wszyscy to wiemy, że nie trwało to długo, aż chrześcijaństwo podało sobie ręce ze światem i przyjęło zasady świata. Zamiast kroczyć w świętym odłączeniu od tego wrogiego Bogu systemu, jakim jest świat. To właśnie ten egipski okręt roztrzaskał się później na drobne kawałki. Podczas podróży apostoł Paweł napominał swoich współpasażerów i ostrzegał o nadchodzącym niebezpieczeństwie, ale nie usłuchano jego słów. Tak samo chrześcijaństwo nie zważało na spisane w Piśmie Świętym ostrzeżenia apostołów, lecz podążało coraz bardziej w kierunku ruiny i tragicznego rozbicia. Nie ma nadziei na naprawę, niestety. Niestety jest to mrzonka, jeśli ktoś twierdzi, że można coś naprawić. To, co krzywe, tego nie da się wyprostować. Następnie czytamy o huraganowym wichrze, który się zerwał, i o wysiłkach wkładanych w ocalenie statku. Nawałnica ta może mówić o pozycji, którą przyjął diabeł, i to była pozycja, gdzie on zwalczał Kościół, i to była opozycja szatana, z jaką spotykał się Kościół. Nawałnica ta zatem informuje nas o opozycji szatana, z jaką spotyka się Kościół. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Werset 27 rozdziału Dziejów Apostolskich. Wszystko jawiło się jak najbardziej w najciemniejszych, najczarniejszych kolorach, nie pozostawiając ani promyka nadziei. Taka jest perspektywa dzisiejszego wyznania chrześcijańskiego, kościelnojaństwa. Ciemność złych nauk, odstępstwo od Słowa Bożego i moralna ruina powiększają się z dnia na dzień, nie dając nadziei na żadną poprawę. Wiele proroczych fragmentów Pisma Świętego aż nader wyraźnie wskazuje na taki stan rzeczy zdominowany przez panujące zło i ciemność w ostatnich dniach chrześcijaństwa. Także możemy o tym przeczytać w 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 2 Piotra, 2 rozdział i list Judy. Tak więc 2 Tesaloniczan w rozdziale 2, 2 Tymoteusza w rozdziale 3, 2 Piotra w rozdziale 2 i list Judy opisują nam te mroczne dni, rozprzestrzenianie się zła i beznadziejne warunki. Nauka ich szerzy się jak zgorzel, jak rak. Apostoł Paweł zachęca i składa świadectwo w czasie tego rejsu. W pełnym grozy mroku szalejącej nawałnicy jest jednak pociecha i zachęta dla tych, którzy naprawdę należą do Pana Jezusa Chrystusa. Podczas burzy anioł Boży ukazał się Pawłowi, mówiąc mu, by się nie lękał i zapewniając go, że zostanie doprowadzony przed Cezara oraz że Bóg darował mu wszystkich współtowarzyszy jego podróży, o czym mówią wersety 22-25. Widzimy po raz kolejny, że Pan Jezus Chrystus nigdy nie opuszcza tych, którzy stanowią jego drogo nabytą własność, lecz zachęca ich w mrocznych dniach katastrofy i rozpaczy, tak też
W naszych dniach ruiny chrześcijaństwa i wszechogarniającej ciemności musimy uświadomić sobie nieodłączną obecność Pana Jezusa Chrystusa i nabrać otuchy. Wzmocniony obecnością Pana Jezusa Chrystusa i pocieszającą wiadomością, apostoł Paweł napominał współpasażerów, aby byli dobrej myśli, świadcząc im o Panu Jezusie Chrystusie. Mówił, albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Jasno, Paweł apostoł opowiedział się, do kogo należy i komu służy. Tak samo każdy wierzący powinien świadczyć o Panu swemu otoczeniu, opowiadając temu otoczeniu o zbawieniu, bezpieczeństwie i pociesze, jakie są w Chrystusie Jezusie Panu. Apostoł Paweł dalej zaświadczał, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Jednoznacznie zadeklarował swoją wiarę w Słowo Pańskie, znajdując się w pośród niewiary i odstępstwa tak dalece rozpowszechnionych w dniach dzisiejszych, powinniśmy wyraźnie świadczyć wszystkim ludziom. Ufamy bowiem Bogu, że tak będzie, jak nam mówi Pismo Święte. Obojętne, czy ludzie wierzą w wypowiedzi Biblii, czy nie, powinniśmy wyrażać się niedwuznacznie. Wierzymy Bogu, ostrzegając ich przed nadchodzącym sądem. Bóg pocieszył również Pawła, zapewniając go, że darował mu wszystkich, którzy są z nim na pokładzie statku. Przenosząc to duchowo na obecne czasy, możemy powiedzieć, że nie musimy stać sami i rozpaczać, lecz wiernie świadczyć o Panu i polegać na Bogu, że podaruje nam takich, z którymi bezpiecznie będziemy mogli żeglować aż do niebiańskiej przystani. Nie mamy zajmować się nieustannie upadkiem, ciemnością i ruiną chrześcijaństwa i poddawać się uczuciu przygnębienia, lecz kroczyć z Panem, głosząc poselstwo radości i zbawienia w Chrystusie, zabiegając o ratunek dusz i przyłączenie ich do grupy podróżników. Statek miał się roztrzaskać, ale jego pasażerowie mieli pozostać przy życiu. Tak samo będzie z chrześcijańskim wyznaniem, które jako nośnik świadectwa skończy rozbiciem się i katastrofą, ale Pan Jezus Chrystus zabierze do siebie, do chwały każdego prawdziwego wierzącego. Wszyscy, którzy żeglują wraz z apostołem Pawłem, którzy podzielają jego wiarę i ufność w Boga i jak on należą do Chrystusa, bezpiecznie osiągną ziemię Emanuela. Co ciekawe, cztery kotwice. Zarzucono cztery kotwice. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zarzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia. Tak mówi 27 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 29. W ten sposób w niebezpieczeństwach nocy pasażerowie statku zostali zachowani przed niechybnym roztrzaskaniem się o skały. Swoją przezornością pozostawili nam przykład, jak mamy postąpić podczas szalejącej burzy ataków szatana. Dookoła nas pełno jest niebezpiecznych skał, o które możemy się roztrzaskać, stając się rozbitkami w wierze. Pisząc do Tymoteusza, apostoł Paweł napominał go, aby zachowywał wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze, o czym mówi 1 Tymoteusza 1,19. Abyśmy ocaleli podczas ciemnej nocy upadku, również musimy zapuścić cztery kotwice, które zachowują nasze dusze przed niebezpieczeństwami. Sądzę, że list Judy, który przedstawia ciemny obraz ostatnich dni chrześcijaństwa, odsłania nam odpowiedniki kotwic z Dziejów Apostolskich 27-29. Po opisaniu strasznego odstępstwa i zła, Juda zwraca się do wierzących.
nakazując im, aby postępowali w czworaki sposób. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych na podstawie najświętszej wiary waszej. To by była pierwsza kotwica, budowanie siebie samego na podstawie najświętszej wiary naszej. Po drugie, módlcie się w Duchu Świętym, czyli drugą kotwicą byłoby modlenie się w Duchu Świętym. Po trzecie, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, czyli trzecią kotwicą byłoby zachowywanie siebie samych w miłości Bożej. A czwartą kotwicą byłoby, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, czyli oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa byłoby tu odpowiednikiem właśnie czwartej kotwicy. W tych czterech praktycznych czynnościach muszą ćwiczyć się wierzący. Są one w stanie zachować nasze dusze od ostrych skał wszechobecnego zła, które mogą sprawić, że staniemy się rozbitkami w wierze. Po pierwsze, mamy budować się w naszej najświętszej wierze. Całym sercem musimy przylgnąć do prawdy wraz z jej uświęcającą i zachowawczą mocą, nie obniżając ani o milimetr poprzeczki, jaką ona wyznacza. Do starszych efeskiego zboru apostoł Paweł powiedział: poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 32 werset. To Słowo Boże buduje nas i umacnia. Musimy karmić się Nim, postępować zgodnie z Jego wskazaniami i budować się Jego wypowiedziami na fundamencie najświętszej wiary. Jest to prawdziwa kotwica dla naszych dusz. Po drugie, potrzebujemy kotwicy modlitwy w Duchu Świętym. Jest to najbardziej zasadnicze i najważniejsze zadanie każdego wierzącego. Modlitwa w Duchu Świętym połączona z karmieniem się Słowem Bożym utrzymuje nas w równowadze i zachowuje w świeżej społeczności z Bogiem. Abyśmy mogli modlić się w Duchu, musimy przede wszystkim chodzić w Duchu, praktykując osądzanie samego siebie. Modlitwa stanowi niezawodne źródło zasobów dla chrześcijanina oraz źródło mocy na każdy czas. Zwłaszcza w dniach ruiny i chaosu udziela nam azylu i stanowi środek pokrzepienia. Po trzecie, mamy zachowywać samych siebie w miłości Bożej. Czyniąc tak, posiądziemy stabilną kotwicę dla naszych dusz w dniach szatańskiej mocy i wzrastającej działalności zła. Nie chodzi tu o to, że to my mamy miłować Boga, co oczywiście powinniśmy również z radością wykonywać, mając miłość Bożą rozlaną w sercach naszych, i to Bóg sprawia ich chcenie, aby chcieć kochać Boga i wykonanie, i to jest Jego dzieło w nas, lecz że mamy w naszych sercach rozkoszować się Jego przewyższającą wszystko miłością do nas. Jest to niczym przebywanie w słońcu. Słońcu Jego miłość, Jego promienie zapewniają nam zdrowie, ciepłe, ciepło i sprawiają, że jesteśmy dobrej myśli. Oznacza to, że musimy pokładać zawsze naszą ufność w Bogu i nie wątpić nigdy w Jego miłość, niezależnie od okoliczności i napotykanych na drodze trudności. Nic nie jest w stanie zmienić Jego miłości do nas. Nawet nasze własne uchybienia i potknięcia, chociaż nie ulega wątpliwości, że abyśmy mogli odczuwać Jego miłość do nas i się nią cieszyć, radować, musimy chodzić w Duchu. Jedynie wtedy towarzyszy nam nieustannie świadomość Jego miłości. Szatan nieustannie dąży do tego, abyśmy zwątpili w Bożą miłość. Jednak kiedy zanurzymy się w głębiach Jego niezawodnej, niezmiennej miłości,
Nasze dusze zakotwiczą się w niej głęboko, dając nam pewne oparcie przed każdym wiatrem i falami szatana, zachowując nas od tego, byśmy stali się rozbitkami w wierze. Jako czwarta kotwica przedstawione jest nam oczekiwanie miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. To promienna perspektywa. Jego miłosierdzie, jakie okazuje nam podczas całej naszej podróży, aż po sam jej koniec, Jego przyjście po nas, które prowadzi nas w pełni i wprowadzi nas w pełnię życia wiecznego. Ze względu na wiele potrzeb ostatnich złych dni, z powodu cierpień, słabości i wszystkiego, co nas przygnębia, mamy szukać miłosierdzia naszego Pana. Jego przyjście będzie miłosiernym wybawieniem Jego własności spośród całej ruiny Kościoła i otaczającego nas zła. Dlatego nadzieja Jego miłosierdzia, zwłaszcza zaś przyjścia, stanowi dla duszy wierzącego pewną kotwicę. Zauważmy, że w Dziejach Apostolskich 27-29 zarzucono cztery kotwice, oczekując nastania dnia. Dzień Jego przyjścia stanowi nadzieję i promienną perspektywę prawdziwego Kościoła. Te cztery kotwice pozwolą nam stać niewzruszenie w obliczu wszelkich niesprzyjających wiatrów podczas nocy nieobecności Chrystusa. Do tego można by jeszcze dodać piątą kotwicę z listu do Hebrajczyków, 6 rozdział 18-20. Abyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus. Ta kotwica powiązana jest bezpośrednio z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem Panem w niebiańskim przybytku. Powracając myślami do Dziejów Apostolskich, 27 rozdział, chciałbym zauważyć, że zakotwiczony statek ocalał w burzliwą noc. Ale gdy z nastaniem dnia odcięto kotwicę, statek rozbił się, wpadłszy między dwoma prądami morskimi na mieliznę. To unaocznia nam jedynie konieczność bycia zakotwiczonym, ostrzegając, jak szybko następuje rozbicie, gdy tylko odrzuci się kotwicę. One oczywiście będą zabrane wtedy, gdy będzie pochwycenie wierzących na 7 lat przed rozpoczęciem się nowego przymierza. Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie wierzących w Niego ludzi do nieba, a wraz z nimi zostanie odjęty z ziemi Duch Święty, a to Duch Święty powstrzymywał zepsucie na ziemi i nie będzie już możliwe modlenie się w Duchu Świętym bez Ducha Świętego, co jest oczywiste. Odrzucenie przez kogoś jednej albo wszystkich kotwic nieuchronnie doprowadza go do duchowej katastrofy. Chrześcijaństwo jako ogół odcięto już dawno. Kotwice te, które wymieniliśmy, zostały już dawno temu porzucone przez chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo jako ogół samo już odcięło już dawno kotwice wymienione w Judy 20. Biblia nie jest dłużej uznawana za nieomylne Słowo Boże przez chrześcijaństwo, a w zasadzie przez kościelnojaństwo. Odstępuje się od wiary, porzuca modlitwę. Miłość Boża jest nieznanym pojęciem, a przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza, już się nie wierzy i nie czeka na nie. Raczej wyczekuje się Antychrysta i jego różnych niegodziwości jako pierwszych. Wkrótce nastąpi katastrofa, gdy Bóg ostatecznie się tego chrześcijaństwa wyrzeknie. Wszyscy pasażerowie statku dotarli szczęśliwie na ląd, na deskach i tym podobne, a po 3 miesiącach oczekiwania do maltańskiego portu zawinął trzeci statek noszący godło bliźniąt Castora i Polluxa.
Castor i Pollux to byli synowie Jowisza w mitologii rzymskiej, uważani w pogańskiej mitologii za opiekunów morskich. Na pokładzie tego statku apostoł Paweł dotarł do Rzymu, gdzie był przetrzymywany jako więzień. Fakt ten może przedstawiać nam symbolicznie smutną prawdę, o której wielokrotnie czytamy w Nowym Testamencie, że odstępczy Kościół zakończy swą egzystencję pogańskim bałwochwalstwem Wielkiego Babilonu i Antychrysta, natomiast wszelka zdrowa nauka zwiastowana przez apostoła Pawła zostanie uwięziona i skrzętnie strzeżona przez Rzym. Objawienie 13 rozdział od 17 do 18 wersetu. Obyśmy wszyscy, którzy znamy Pana Jezusa Chrystusa, świadczyli o Nim wiernie w ostatnich dniach ruiny chrześcijaństwa, szukając współpasażerów podróży, trzymając się pozostawionych nam kotwic i wypatrując dnia Jego przyjścia.